Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery. Arkadiuszem Malarzem, a dzisiaj czekają nas mecze z Manchesterem United i Crystal Palace. Nie planuję jednak zmieniać klubu, bo chcę coś osiągnąć z West Hamem. No jak widzimy w ligowej tabeli jesteśmy liderem, mamy 21 punktów przewagi nad Stoke City. Manchester zajmuje czwartą lokatę, więc na pewno będzie to ciekawe spotkanie. Gramy na Old Trafford, tam czerwone diabły nie lubią przegrywać, ale my chcemy im odebrać punkty. Zaczynajmy ten mecz. Druga minuta, Manchester United już w natarciu. Young ładnie tutaj przebija się skrzydłem. Zobaczmy, czy zdecyduje się na jakąś centrę. Nie, podaje na krótko Schneiderle. Jest tutaj Rashford, ale przegrywa pojedynek z Malarzem. Bardzo dobra interwencja Polaka już na samym początku spotkania. Anglik chciał go pokonać strzałem w krótki róg, ale Malarz jest zbytnio doświadczonym bramkarzem, by nabrać się na takie coś. No i będzie jeszcze rzut rożny. Grę wznowi Young. Young centruje w pole karne, Malarz ryzykownie wychodzi, ale bardzo pewnie łapie tą piłkę. Lingard do Fosu-Mensaha, ładnie tutaj odnalazł, podajemy Rooney'a. Wayne Rooney do Rashforda. Anglik jest już w polu karnym, ale znów nie daje rady pokonać Malarza. Nie wiem, czy on nie widzi, że te strzały w krótki róg na razie są nieskuteczne, bo Malarz z takimi strzałami radzi sobie bez problemów. Szczególnie jak są oddawane z tak dużego dystansu. No i będzie kolejny rzut rożny. Znów grę wznowi Young. Ashley Young centruje na krótki słupek. Rashford uderza, broni to Malarz. Jeszcze Young ma szansę na powtórkę. Zagrywa przed pole karne Blind. Jones ładnie tutaj podaje do Lingarda, ale Lingard przegrywa pojedynek z Malarzem. Dobra interwencja Polaka. Zbił piłkę na słupek. I nadal w tym meczu mamy wynik 0-0. Wreszcie jakaś akcja West Hamu. Lanzini. Nasza gwiazda ładnie się tutaj przebija. Świetny dribbling Argentyńczyka. Podanie, strzał Kaleriego i 1-0. Cóż za wykończenie tego gracza. Piękna asysta Lanziniego i jeszcze ładniejsze wykończenie Kaleriego. Wielka radość graczy West Hamu, bo do tej pory Manchester United cały czas atakował. To była nasza pierwsza akcja i od razu gol. Tutaj kapitalny naprawdę dribbling Lanziniego, podanie do Kaleriego. Ten uderzył po długim rogu, bardzo precyzyjnie. No i Romero w tej sytuacji bez jakichkolwiek szans na interwencję. Prowadzimy z Manchesterem United 1-0. Kujate znów w natarciu West Ham, ale w głupi sposób tracimy piłkę. Fosu-Mensah, Schneiderle, Rashford, Schneiderle. Bardzo ładnie tutaj wypuszcza Rooney'a. Wayne Rooney podaje do Rashforda, ale Malarz jest bardzo czujny i przechwytuje tą piłkę. Fosu-Mensah, Lingard. Kolejna akcja Manchesteru. Dobre podanie do Rooney'a. Wayne Rooney uderza, ale przegrywa pojedynek z Malarzem. Cóż za forma Polaka w tym meczu. Jeszcze jest Young. Ashley Young schodzi ewidentnie tutaj na prawą nogę. Centruje w pole karne. O piłkę walczy Schneiderle. Strzał Rashforda, ale nieudany. I piłkę ma Masuaku. Ładne przejęcie Schneiderle. Schneiderle tutaj zagrywa, ale strzał anemiczny. I musiał sobie z nim poradzić Malarz. Nie mógł tutaj popełnić błędu. Fosu-Mensah, Shaw. Shaw dobrze zagrał do Younga. Young wchodzi w dribbling. Zagrywa do środka. Shaw cudownie dojrzał tutaj Blinda. Holender zagrywa, ale Malarz interweniuje nieziemsko. Jeszcze dobitka, ale nad poprzeczką. Cóż za interwencja Malarz. To jest chyba interwencja meczu, bo tutaj powinien paść gol. Ale na razie Malarz jest ścianą, której nie da się pokonać. Kaleri, niestety znów tracimy piłkę w bardzo głupi sposób. Wayne Rooney wypuszcza Blinda, a Blind nie trafia bramki. Jeszcze dobitka Lingarda i świetna interwencja Ogbonny. I będzie tylko rzut rożny. Bardzo dobra szansa Blinda, ale Malarz naprawdę broni dzisiaj świetnie i oby tak pozostało do samego końca. No i będzie kolejny rzut rożny dla Manchester United. Grę wznowi Young. Young centruje, strzał, broni bramkarz. Jest jeszcze dobitka Kane'a, no i niestety 1-1. Anglik wyskoczył na niesamowitą wysokość i leżący na ziemi Malarz
nie miał szans już tutaj interweniować. Pierwszy strzał Jonesa udało mu się jeszcze wybronić, ale przy dobitce Kane'a był bezradny. Jak widzimy, wielka radość gracza Manchester United. Tutaj niezła interwencja malarza, ale obrońcy powinni zachować się zdecydowanie lepiej, no bo praktycznie Kane wskoczył im na plecy i zdobył bramkę. To już jest chyba ostatnia akcja meczu. Show do środka, Lingard. Niebezpiecznie Wayne Rooney. Rooney zagrywa do Darmiana, a Darmian zdobywa bramkę na wagę 3 punktów dla Manchester United. Jakim cudem tutaj padł gol, nie mam pojęcia. Wydawało mi się, że malarz dobrze kryje krótki słupek, a jednak nie. Po prostu z nieba do piekła malarz bronił w tym spotkaniu kapitalnie, a w dwóch ostatnich akcjach meczu wpuszcza 2 bramki. Coś niesamowitego. Dlaczego tak się musiało stać? To było tak dobre spotkanie w wykonaniu Polaka. No i koniec spotkania. Niestety przegrywamy z Manchesterem United 2-1. Wielka szkoda, bo naprawdę było blisko tutaj zwycięstwa. Malarz bronił jak natchniony, ale 2 ostatnie akcje Manchester United zdecydowały o końcowym wyniku. Pierwszy strzał z głowy Kane'a, drugi Darmiana w krótki róg. Nie wiem, jakim cudem malarz to wpuścił, bo bronił dużo trudniejsze sytuacje w tym meczu. 3 piłki złapane, 7 sparowanych, 2 bramki stracone. Ocena meczowa 7,9. To jest chyba mój rekord interwencji. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek miał tyle w karierze malarzem. Tutaj pierwsza szansa Rashforda, ale malarz nie dał się zaskoczyć strzałem w krótki róg. No to był chyba nawet groźniejszy strzał niż ten Darmiana i tutaj malarz zdołał interweniować. Tutaj powtórka z rozrywki, Rashford znów celował po krótkim rogu, ale malarz był skoncentrowany i spokojnie odbił tą piłkę na rzut rożny. Tutaj jest obrona z 79 minuty. Blind popędził sam na sam z bramkarzem, ale przegrał pojedynek z malarzem. Potem świetnie interweniował Ogbonna i był tylko rzut rożny. No i niestety... Tutaj bramka Kane'a z 82 minuty. Strzał Jonesa broni to malarz. No ale Kane wyskoczył na taką wysokość, że żaden obrońca West Hamu nie był w stanie tak wysoko wyskoczyć. Patrząc też na to, że walczył z nim o piłkę Bayram, no to jest jakieś nieporozumienie, bo ten piłkarz akurat wzrostem nie dorównuje Kane'owi. Tutaj widzimy ładne podanie do Darmiana i jakim cudem tutaj padł gol do teraz, nie wiem. Tak szczerze, no przecież malarz krył idealnie praktycznie ten słupek, a tu jakimś cudem Darmian to zmieścił. Bardzo precyzyjne uderzenie Włocha i chwała mu za takie strzały. No Manchester United dominował w tym meczu i w pełni zasłużenie zwyciężył. Jeśli chodzi o oceny piłkarzy, to obstawiam, że któryś z piłkarzy Manchesteru dostanie tytuł Man of the Match, a nie, jednak Lanzini za tą świetną indywidualną akcję i asystę przy bramce Calleriego. 10 interwencji malarza, 2 Romero. Mimo iż Polak robił co mógł, nie uchronił West Hamu przed porażką. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu przegrany. No wielka szkoda, no ale i tak w lidze mamy dużą przewagę, więc nas to jakoś specjalnie nie boli. Ale teraz się musimy odegrać na Crystal Palace i pokazać tam, że nadal jesteśmy w dobrej formie. No i do tego już mamy przewagi teraz punktów 18 nad Stoke City, więc jest to nadal bardzo bezpieczna przewaga. W międzyczasie Manchester United skoczył na 3 miejsce w tabeli. Naprawdę czerwone diabły zagrały świetnie i w pełni zasłużenie zwyciężyli w tym meczu. No malarz naprawdę zagrał chyba swój najlepszy mecz w Premier League, a mimo wszystko West Ham przegrał to spotkanie. Bo naprawdę malarz wyciągnął niesamowitą ilość w sytuacji praktycznie nie do wyjęcia, bo te niektóre to... No większość to były sytuacje sam na sam. Jedna tam była praktycznie do pustej bramki, a mimo wszystko malarz zdołał wrócić i jeszcze odbić tą piłkę. No potem tam była fatalna dobitka Shaw'a, no ale nas to nie martwi. To jest lewy obrońca, więc on nie jest specjalistą od zdobywania bramek. No i dobra, wielkimi krokami zbliża się już mecz z Crystal Palace. Musimy zmazać tą plamę po porażce z Manchesterem United. Gramy u siebie, nie możemy zawieść kibiców. Mam nadzieję, że trybuny poniosą nas do zwycięstwa. Zaczynajmy to widowisko. Spokojnie, tutaj Crystal Palace rozgrywa piłkę od tyłu. Zaha, MacArthur, Pan Chion zagrywa, ale świetne przejęcie Antonio. I mamy kontratak West Hamu. Obiang ładnie wypuścił tutaj Carrolla. Carroll schodzi na swoją lepszą lewą nogę i zdobywa bramkę. Cóż za precyzyjne uderzenie. Mandanda wyciągnął się jak struna, a mimo wszystko nie zdołał odbić tego strzału. Bardzo ładne uderzenie Carrolla. Tutaj widzimy
Obrońca go krył, ale tutaj Anglik bardzo inteligentnie go zwiódł, uderzył mocno i precyzyjnie i pokonał Mandandę. Obyśmy więcej goli zdobyli w tym spotkaniu, bo 1-0 to mimo wszystko nadal niepewny wynik. Jak widzimy, Crystal Palace chce odpowiedzieć, MacArthur. MacArthur zagrywa do Townsenda, Townsend do środka, tutaj jest Cabaye, Johan Cabaye do Hoselu, ale Marasz jest bardzo czujny i takie piłki przejmuje bez problemów. Doliczony czas gry pierwszej połowy. Bardzo dobre podanie tutaj do Aju, Andre Aju wchodzi w dribbling. Indywidualna akcja, podanie do Carola, Carol do Aju, a Aju na 2-0. Mandanda znów musi wyciągać piłkę z siatki. I to jest to, Carol rozgrywa naprawdę świetne spotkanie, gol, asysta, cóż więcej chcieć. Tutaj akcja Aju, odegrań do Carola, Carol jeszcze raz do Aju, Aju tuż obok Mandandy. Reprezentant Francji kapituluje po raz drugi i miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni w tym spotkaniu. Ładne tutaj przejęcie Soare i rozgrywają spokojnie piłkę Cabaye do Townsenda. Townsend rozpędza się z piłką, strzela, ale takie strzały Malasz broni bez problemów. No i chyba nie ma tutaj już żadnego zagrożenia. I koniec spotkania. Zwyciężamy 2-0. Jakie 2-1? Skąd mi się ta jedynka wzięła przy Crystal Palace? Przecież nie stworzyli sobie praktycznie żadnej dobrej sytuacji. Pewne zwycięstwo West Hamu. O to właśnie chodziło po takim meczu z Manchester United. Dwie piłki złapane, ocena meczowa 7,2. No tutaj nie ma żadnej interwencji. Tam było jedno podanie, które Malasz przechwycił i jeden strzał z dystansu. No nie był za mocny. West Ham dominował i w pełni zasłużenie wygrał to spotkanie. Jeśli chodzi o oceny, to piłkarze meczu Andy Carroll w pełni zasłużenie, gol, asysta, cóż więcej chcieć. Dwie interwencje Malasza, 5 Mandandy. Francuz dobrze bronił, ale i tak nie uchronił Crystal Palace przed porażką. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu zwycięskim, to na pewno cieszy. Pokazaliśmy, że to była tylko wpadka z Manchester United i nadal jesteśmy w bardzo dobrej formie. No jak widzimy, naszym rywalem w FA Cup będzie Reading. Myślę, że drużyna spokojnie w naszym zasięgu. Nad Stoke City mamy 21 punktów przewagi i pewnie zmierzamy po tytuł Mistrza Anglii. No jak widzimy, ostatnie Sheffield Wednesday, 19 miejsce Swansea, 18 Watfordu. Jeśli chodzi o kalendarz, to w następnym materiale czekają nas mecze z Reading i Stoke, czyli starcie z naprawdę jedną z czołowych ekip w Premier League. No ale my i tak spokojnie powinniśmy ograć Stoke, bo jesteśmy obecnie liderem i musimy każdego pokonywać. Tutaj jak widzimy, średnia ocena spełniona, czyste konta również i obrona strzałów co do straconych bramek. Wszystko udało się spełnić i oby tak było zawsze, bo to są takie niby małe smaczki, ale jednak pokazują, że bramkarz jest w dobrej formie. Więc jak coś ludziska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!